Znaki zodiaku, a zdrowie. Hipokrates, jeden z najwybitniejszych prekursorów współczesnej medycyny, mawiał, że człowiek, który nieobeznany jest z wiedzą astrologii, zasługuje raczej na miano błazna, a nie lekarza. Lekarz nieznający astrologii nie ma prawa nazywać siebie lekarzem. Według astrologii medycznej każdy znak zodiaku ma przypisaną inną część ciała, która decyduje o jego zdrowiu. Astrologia medyczna zdradza słabe punkty na mapie człowieka i podpowiada, jak o siebie dbać. Nawet długoletni zwolennicy astrologii mogą nie wiedzieć, że każdy znak zodiaku wpływa na inną część ciała. Starożytni uzdrowiciele wierzyli, że obszary, w których najczęściej odczuwamy ból, są powiązane z naszym horoskopem. Podczas gdy tradycyjni lekarze mogą nie zgodzić się z tym przekonaniem, astrologia medyczna sugeruje, że w tej teorii jest wiele prawdy. Części ciała zostały od głowy do palców przypisane odpowiadającym im znakom zodiaku. Wpływa na nie nasz styl życia, aktywność fizyczna, decyzje oraz stany emocjonalne. Na nasze samopoczucie i odczuwane dolegliwości ma wpływ nie tylko nasz słoneczny znak zodiaku, ale także księżyc, który co 2,5 dnia wchodzi w inny znak zodiaku. To dlatego, kiedy księżyc znajduje się w baranie, możemy na przykład mieć migrenę. Warto zatem wiedzieć, jakimi narządami rządzi każdy znak i na jakie dolegliwości możemy być narażeni w szczególności. Baran. Przypisane do niego części ciała to głowa, mózg, oczy. Ten znak kardynalny jest znany jako dziecko zodiaku. Jego najwrażliwsza część ciała to głowa. W końcu zwierzę symbolizujące ten znak szarżuje na innych swoimi rogami. Wszystko, co przytrafia się baranowi, odbija się mentalnie na jego psychice lub fizycznie na głowie i oczach, powodując liczne nerwobóle. Baran powinien unikać nadmiaru stresu, poświęcając więcej czasu na odpoczynek. Byk. To gardło, szyja i struny głosowe. Byk rządzi szyją, która obejmuje struny głosowe i tarczycę. To jeden z powodów, dla których osoby spod tego znaku są uznawane za świetnych piosenkarzy. Uważaj na swoją tarczycę, a w rezultacie na to, co jesz. Prowadź aktywny styl życia oraz lecz wszelkie infekcje gardła, bo grypa może znacznie obniżyć Twoją odporność. Bliźnięta. To ramiona, płuca, dłonie i układ nerwowy. Bliźnięta dużo gestykulują, jak gdyby biegle posługiwały się własnym specjalnym językiem migowym. Są również utalentowanym znakiem zodiaku, który używa swoich rąk do budowania i tworzenia rzeczy. Jeśli chodzi o układ nerwowy, bliźnięta często się martwią, zwłaszcza gdy nie są wystarczająco zajęte. Powinny uważać na choroby płucne. Palenie papierosów jest dla nich niewskazane. Bliźniętom odradza się też przenoszenie ciężkich przedmiotów. Rak. To klatka piersiowa, piersi, brzuch. Raki rządzą klatką piersiową, biustem i żołądkiem, co wyjaśnia, dlaczego są z natury opiekuńcze. To znak powiązany z macierzyństwem, zagnieżdżonym w 4. domu zodiaku, odpowiedzialnym za dom i rodzinę. Kiedy się stresują, łakną pocieszenia w postaci przekąski albo zwijają się z powodu bólu brzucha. Mogą mieć niestrawność, zgagę, czkawkę lub histerię. Zaleca się im częste chodzenie do dentysty oraz przestrzeganie zdrowej diety. Lew. To serce, rdzeń kręgowy, wyższa część kręgosłupa. Lew to osoba o odważnym sercu, jeden z najbardziej kreatywnych i zabawnych znaków zodiaku, który nigdy nie ukrywa swoich uczuć. Ze względu na swoją wrodzoną siłę, dosłownie ma kręgosłup do trudnych sytuacji. Powinien jednak uważać na wady postawy, anemię, miażdżycę oraz unikać podwyższonego stresu. Chociaż lew niczego się nie boi, lepiej, żeby nie skakał ze spadochronem. Panna.
to układ pokarmowy, jelita, śledziona. Panna to znak zodiaku, który dosłownie rządzi zdrowiem i dietą. W astrologii medycznej odpowiada za część ciała wrażliwą na toksyczne pokarmy. Jeśli jesteś panną, pewnie jesteś sumienna w tym, co kładziesz na swoim talerzu. Uważaj jednak, by nie popadać w skrajności. Grozi ci niedożywienie lub zapalenie wyrostka. Przydatna dla ciebie będzie medycyna chińska, masaże stóp, które są zwierciadłem zdrowia naszego ciała. Waga. To nerki, skóra, dolna część pleców, pośladki. Waga pragnie osiągnąć równowagę w każdym aspekcie swojego życia. Wszystkie części ciała mają dla niej ogromne znaczenie. Waga potrafi być obsesyjna na punkcie ćwiczeń i swojej diety. Jednak to właśnie ten znak jest najbardziej narażony na problemy hormonalne. Na swojej skórze od razu dostrzeże zmiany trądzikowe, jeśli będzie coś nie tak. Powinna uważać na choroby skórne, egzemę, ekspozycję na słońce, a także na nerki, które nie lubią zimna. Skorpion. To pęcherz, cewka moczowa, układ rozrodczy. Skorpiony to niezwykle seksualne istoty. Nie bez powodu rządzą dolnymi częściami ciała, które przynoszą nam najwyższą przyjemność. Niestety, ważne zmiany w życiu tego znaku od razu odbijają się na jego pęcherzu, jajnikach lub na macicy, powodując stany zapalne czy nieregularny cykl menstruacyjny. Skorpiony powinny być ostrożne w sprawach seksu, żeby nie nabawić się choroby wenerycznej. Dieta wymaga od nich jedzenia warzyw i lekkostrawnych mięs. Strzelec to biodra, uda, wątroba. Strzelcy lubią imprezować i odkrywać najdziksze zakątki świata. Zawsze są w ruchu, daleko od domu, poszukując odpowiedzi na swoje filozoficzne pytania. Mogą używać bioder do tańca, ud do jazdy konnej lub pokonywania dużych odległości, a wątroby do przetestowania wszelkich egzotycznych potraw. Ten znak jest jednak najbardziej narażony na połamanie kości czy bóle reumatyczne. Powinien unikać ryzykownych sportów, przeciążania nóg i drastycznych detoksów organizmu. Koziorożec. To stawy, kości, skóra, kolana. Koziorożec nieustannie wspina się na szczyt. Zawsze celuje wyżej niż jest. Problem polega na tym, że próbuje nieść cały świat na swoich własnych barkach. Ale jego stawy mogą tego nie wytrzymać. Ten znak zodiaku powinien uważać na swoje kolana oraz na to, co je. Życiowe zmiany mogą wywołać egzemę oraz inne choroby skórne. Koziorożec nie powinien przeciążać swoich kości. Wodnik. To kostki i układ krążenia. Wodniki bywają nerwowe, chociaż ich nerwowość jest bardziej zewnętrzna. Ciało tego znaku nie zawsze nadąża za aktywnością jego umysłu. Kostki są stawem, który łączy całą górną część ciała ze stopami. To dzięki nim dotykamy ziemi. A wodnik, jako oderwany znak, ma z tym największy problem. Powinien unikać wysiłku na nogi, długich spacerów oraz wielkiego stresu. Nie zaleca mu się także operacji na oczy. Ryby. Stopy i układ limfatyczny. Ten znak zodiaku jest niesamowicie porowaty, co oznacza, że pochłania energię innych ludzi i substancje ze środowiska jak gąbka. Może również chłonąć naturę przez stopy. Chodzenie boso po trawie lub plaży pomaga mu połączyć się z mocą ziemi. Lepiej, żeby nosił wygodne buty. Niestety, ryby powinny strzec się alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. Ciało ryb staje się bardziej wrażliwe, gdy pojawia się w nim alkohol, kofeina i antydepresanty. Zaobserwuj, czy Twój znak zodiaku ma problemy z przypisanymi do niego częściami ciała oraz jakie dolegliwości odczuwasz podczas przebywania księżyca w poszczególnych znakach zodiaku.